Zrobiłem dzisiaj pierwsze zdjęcia do filmu, który chcemy wspólnie zrealizować, mianowicie do Kopciuszka. Wspólnie z aktorami, amatorami walczymy z materią i mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wyniknie. No, macie Państwo dzisiaj trochę zwariowany dzień. Ale przyjemnie zwariowany. Przyjemnie zwariowany. Pojawili się ludzie, którzy kręcą film u Was. To nie tylko, że kręcą film, ale wnoszą radość i energię. Takie niedziele nie zdarzają się codziennie. To coś się dzieje we dworze i właściwie satysfakcją dla nas, jedną z satysfakcji, oprócz ciężkiej pracy utrzymania tego dworu, są takie niedziele jak ta, że coś się tworzy nowego, coś się dzieje. Jest ta możliwość, przecież to by było niemożliwe, gdybyśmy mieszkali w bloku i byli ustawieni do końca życia na pewnym poziomie. Znamy się dość długo i powiem szczerze, że zawsze Waszym marzeniem było to, żeby ten dwór żył. Tak, to jest bardzo ważne, tak. I żyje. To bardzo ważne właśnie, żeby dwór żył, żeby wróciło tutaj. Dwór zawsze był ośrodkiem kultury i promieniował na okolice i chcemy, żeby to przynajmniej wróciło. Właśnie rozmawialiśmy z mężem wczoraj, że czasy się zmieniają, że nie można żyć tak, jak żyło się w latach międzywojennych czy wtedy, kiedy tutaj gospodarował dziadek. Tak nie, ale przecież życie idzie naprzód i te miejsca napompowane, natchnione atmosferą tamtych czasów generują też dobrą energię. Dobrą energię. Tę dobrą energię wszyscy, którzy tu przychodzą po raz pierwszy, odczuwają, bo Państwo się spotykacie z tym, że każdy, kto tu przychodzi, lubi ten dźwięk tego zegara. Spotykamy niezwykle, ale to jest bardzo fajny ten dźwięk. Ten dwór żyje, zegary też. To jest też jeden z przejawów życia, to są bijące, chodzące zegary. Ale co chciałem powiedzieć, każdy, kto wchodzi do tego dworu, to pierwsza jego reakcja, jak tu jest ładnie, jak urocze jest to miejsce. Tak jest naprawdę. To nie dlatego, że kręcimy dzisiaj tę rozmowę. To dla nas miłe. To dla nas miłe, tak. My też... ja nigdy nie twierdziłam, że byt warunkuje świadomość, ale my też żyjemy tu inaczej niż żyliśmy w Krakowie i też czujemy piękno tego miejsca. No po prostu nas to cieszy, że możemy żyć w takim miejscu, w takich okolicznościach, ale jeszcze z takimi ludźmi. Na pewno Wam się zwolniło tempo życia. Zwolniło się czy nie? Nie. Bo dzisiaj się chyba nie ma. Odwrotnie. Chyba nie, właśnie. My mamy tutaj tyle wyzwań i tyle pracy i tyle roboty i tyle jest przed nami do zrobienia, że mimo, że jesteśmy emerytami, ja chyba tyle nie pracowałem, jak byłem w pracy. A ja myślałam, że napiszę pamiętniki. Nie masz czasu. Nie mam czasu. Pamiętniki są nieodzowne. Myślę, że... Może kiedyś. Może jak się zestarzeję. Na starość. Ja myślę, że na starość. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli kiedyś będziemy potrzebowali coś u Was jeszcze nakręcić, to... Zawsze. Zawsze, to oczywiście. Dzięki ślicznie. Kochamy jesteście. Nie będę w stanie. Muszę z tej strony zacząć. Dobra, podaj pierwsze zdanie. Dla nas obojga to będzie najlepsze. Muszelko, ty moja. Ty mój kwiatuszku. To jest tekst do pacyki. No dobrze, a bo pan mówił, że bądź co mogę. Bądź co? Natomiast ty nie możesz wpadać. Jesteśmy we dworze w Odonowie, gdzie gospodarze, państwo postawkowie, udostępnili nam te fantastyczne wnętrza po to, żebyśmy mogli nakręcić nasz film pod tytułem Kopciuszek. I to właśnie dzięki nim ten film, mam nadzieję, będzie jeszcze piękniejszy. Telewizja Kielce przyjechała do Odonowa, bo... No, ponieważ robimy felieton z państwa tej inicjatywy,
zaangażowania seniorów w film o Kopciuszku. Taka dość dla nas, powiedziałabym, przewrotna inicjatywa, ponieważ zwykle to dzieci z okazji Dnia Dziadka i Babci przygotowują przedstawienia dla swoich dziadków, natomiast no, to jest sytuacja odwrotna i to nas właśnie zainteresowało. Czy pani zdaniem jest właściwa atmosfera do tego, żeby właśnie angażować ludzi dojrzałych do działań prospołecznych? To znaczy chyba powinna być, tak? Generalnie chodzi o to, żeby ludzi starszych wyciągać z domu, angażować w przeróżne inicjatywy po to, żeby oni czuli się potrzebni komuś, a nie siedzieli zamknięci w czterech ścianach. Gramy. Matko moja, jedyna rzecz... Nie, stop, nie powiedziałaś, że wstajesz. Aha, bo tak mi się teraz... Ale dobrze. Wstawać czy nie wstawać? Wstań. Już. Matko moja jedyna, żeby im się tylko jakaś krzywda nie stała. Idź. Musimy to zagrać jeszcze raz. Patrzcie na dół, nie możesz. Dawaj tą kartkę. Będziesz ją widziała, jak ja ją będę trzymała? Tak. Nie widzę, wszystko się wymazuje, ale już powiem po swojemu. Dokładnie. No ładny, może. O Boże! O jaki pokój! O Boże! Oj, ale wygodnie!